Jestem, proszę Państwa, nadal na Hańczy. Zobaczcie Państwo, jak bardzo opadł poziom wody. Tam na tej tabli widać, że opadł o około 4 metry. Poziom wody opadł o około 4 metry. Tutaj ja stoję w zasadzie teraz na dnie. Ja gdzieś, powiedzmy, ponad 2 metry miałbym nad sobą wody, gdyby to było normalny poziom wody. A tutaj stąpam po suchym dnie tego zalewu w tej chwili. Nie wiem, czy Państwo zauważyli tutaj jakichś turystów, bo ja tutaj nie widzę żadnych turystów. Tam w oddali są jacyś dwaj panowie, to są właściciele tutaj tych pływających jednostek. Ja przechodziłem tam koło nich, ale nie zbliżałem się za bardzo, nawet ich nie prosiłem o wywiad, dlatego że obaj płakali, no bo ludzie zainwestowali w sprzęt, w swój czas. I co z tego? I nie mają z tego guzik, po prostu, bo nie ma turystów. No niech Państwo zobaczą. Tam są różne takie budki, bary z różnymi hot dogami, napojami, ale to wszystko jest pozamykane, no pozamykane, bo nie ma turystów. Proszę Państwa, oj, tu widzą Państwo, że nawet porwało mi czapkę z głowy, także będę zaraz musiał ją gonić, ale jeszcze coś Państwu powiem. Powiem Państwu taki wierszyk Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, no więc nie mój, ale dobry. Historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pętaką. Ja, proszę Państwa, tak zauważyłem ostatnio, że wielu ludziom, i to w rządzie, i różnym ministrom, i posłom, i różnym senatorom, a podejrzewam także naszym władzom lokalnym tutaj w Staszowie, w naszej tej mieścinie takiej zabidzonej, też zaczynają się trząść portki. Ja byłem na tym święcie Dniu Chleba, wczoraj i w sobotę, czyli 2 dni to trwało, ale nie filmowałem tych dygnitarzy, dlatego że właśnie bałem się, że te trzęsące portki będzie widać na tych moich filmikach i to będzie takie trochę nie a propos, że to będzie trochę źle wyglądało na moich filmach, więc filmowałem tam raczej narzekających przedstawicieli biznesu, no i artystów. Artyści narzekali, bo dostali swoją kasę, albo jeżeli to są amatorzy, no to wystąpili po prostu gratis, ale mieli kupę dobrej zabawy, podobnie jak widzowie. No natomiast te władze no, trzęsą portkami, to proszę Państwa, to się wyczuwa. Ja portkami nie trzęsę, bo włożyłem sobie spódnicę, ale nie będę Państwu tego pokazywał, dlatego że znam ten wiersz Gałczyńskiego, bo on tam właśnie tak na koniec radzi, w ostatniej zwrotce, że kup Pan sobie tam właśnie, załóż sobie Pan spódnicę i sobie kup jakąś broszkę jeszcze. No a tutaj widzą Państwo, że ten piękny łabądek na tym jeziorze Łabędzi na zalewie w Hańczy sobie pięknie pływa. I zobaczcie Państwo, jakie to jest zdolna bestia, że pod wiatr, pod prąd to zwierzę się porusza. No i to przypomina tą sytuację w tej Unii Europejskiej, że to wszystko tam pada. Pada przemysł, rolnictwo też jest bardzo w złej sytuacji. Natomiast jakby nasze państwo, nasz kraj przyjął inne zasady, odmienne od tych unijnych, czyli postawił sprawę z głowy na nogi, to byśmy też po tych wzburzonych wodach kryzysu mogli tak pięknie poruszać się do przodu, a nie do tyłu, jak ten biały łabądź. No, proszę Państwa, pokażę Państwu, że tutaj świeci słońce, wieje co prawda wiatr. Tam jakiś w oddali widzę samotny biały żagiel, ale to bardzo daleko, nie wiem, czy Państwo to zobaczą. No i to nagranie skończę, bo będę musiał łowić moją czapkę. Żegnam Państwa.